Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym przewodniku do długowieczności Willoway. Dzisiaj temat, który będzie tematem krótkim, bardzo konkretnym. Wymienimy, jak zawsze, rekomendacje dotyczące zagadnienia, o którym będziemy rozmawiali. Za chwileczkę zdradzę temat naszego spotkania. Szanowni Państwo, nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą. Jeżeli Państwo chcielibyście skorzystać z konsultacji w zakresie doboru suplementacji i zaleceń dietetycznych, to zapraszam do Katowic, do Cabella Beauty Clinic, gdzie możecie Państwo sobie dobrać odpowiedni rodzaj diety i suplementacji, gdzie mamy rekomendowane produkty Willoway. A dzisiejszy temat to nadciśnienie tętnicze. Śmiertelne zagrożenie, które nie boli, szanowni państwo, czyli kolejny cichy zabójca. Jest to bardzo ważne, żebyście państwo wiedzieli, że nadciśnienie tętnicze jest wielkim problemem społecznym i tym tematem dzisiaj się będziemy zajmować. Jeżeli chodzi o nadciśnienie tętnicze, co to w ogóle jest? Jakiej grupy osób to dotyka? Czy to w ogóle jest ważna rzecz? Jeżeli chodzi o temat rozpowszechnienia, to jest to jedno z najważniejszych czynników przedwczesnych zgonów na całym świecie. To jest bardzo ważne. To jest czynnik przedwczesnych zgonów. To znaczy, jeżeli rozmawiamy o Willoway, o tej drodze do długowieczności, to trzeba zawsze pamiętać, że jednym z prostych rzeczy, no bo przecież rozpoznanie, zaraz Państwu powiem o kryteriach rozpoznawczych nadciśnienia, jest po prostu dokładny pomiar ciśnienia tętniczego w określonych warunkach. I teraz 90-95% rozpoznanych przypadków to jest nadciśnienie tętnicze pierwotne, idiopatyczne. My tak naprawdę nie wiemy, co jest pierwotną przyczyną tej dolegliwości. Zazwyczaj rozwija się wiele, wiele lat, dochodzi stopniowo do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi i do niszczenia narządów. Jeżeli chodzi o czynniki, to nadciśnienie pierwotne najczęściej wymienia się czynniki genetyczne i środowiskowe. Natomiast jest coś takiego jak nadciśnienie wtórne. I tutaj już możemy, zawsze kiedy mamy nadciśnienie, my powinniśmy zbadać pacjenta, my powinniśmy się dowiedzieć, czy nie ma gdzieś jakiejś organicznej przyczyny tego nadciśnienia. Dlatego, że istnieje czasem coś takiego jak nadciśnienie wtórne i my wtedy wiemy, że jest konkretna przyczyna tej dolegliwości. Jeżeli chodzi o przyczynę zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego, to do chorób, które kojarzy się z nadciśnieniem, mogą być zmiany naczyniowe, na przykład jakieś zwężenia aorty, mogą być zmiany hormonalne, czyli choroby nadnerczy czy choroby tarczycy. Na pewno Państwo kojarzycie, że nadczynność tarczycy może być niebezpieczna. Leczenie steroidami może być niebezpieczne również. Przyczyną problemów może być obturacyjny bezdech senny, ale również choroby nerek. I to jest bardzo ciekawa rzecz, Szanowni Państwo, to taka Strassen-diagnoza. Zawsze musimy sprawdzić, czy przyczyną nadciśnienia nie jest zwężenie tętnic nerkowych bądź niewydolność nerek i inne choroby nerek. Dlatego, że nadciśnienie wtórne bardzo często jest związane właśnie z problemami z przepływem krwi przez tętnice nerkowe. Dochodzi wtórnie do wzrostu ciśnienia przez wydzielanie substancji produkowanych przez nerki. Teraz, jeżeli chodzi o wysokość ciśnienia tętniczego, tutaj mamy bardzo konkretną rzecz. Otóż to jest tak zwany liniowy związek, czyli jeżeli mamy wysokie ciśnienie tętnicze, to wzrasta tak samo niebezpieczeństwo zwiększenia śmiertelności czy zapadalności na choroby układu krążenia. I uwaga, niewydolność nerek na przykład może się pojawić zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, nie tylko zawał serca czy udar mózgu. Dane wskazują w ciągu ostatnich 20 lat, że jest wzrost rozpowszechniania nadciśnienia tętniczego w Polsce z 30% do 32% populacji, czyli
Zobaczcie, jaka to jest grupa ludzi, jak bardzo ważne jest rozmawianie na ten temat. To jest cichy zabójca, więc osoba chora może nie wiedzieć przez długi okres czasu, że jego ciśnienie jest podwyższone. To jest 9,5 miliona Polaków. To jest naprawdę dużo. Zobaczcie, ile mamy do roboty. Jeżeli chodzi o nadciśnienie i parametry, to średnie wartości ciśnienia tętniczego wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt. Widzicie? Czyli muszą być dwie wizyty i co najmniej dwa pomiary. I jeżeli macie wyniki ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, tak? To skurczowe to jest to wyższe w badaniu, to rozkurczowe to niższe. To jeżeli ciśnienie skurczowe jest równe lub wyższe 140 mm słupa rtęci, a rozkurczowe 90 mm słupa rtęci, to już możemy rozpoznać nadciśnienie tętnicze. Czyli jak widzicie na ciśnieniomierzu jest 160 na 81, to już możemy mówić tutaj o nadciśnieniu, jeżeli to są dwie wizyty, co najmniej dwa pomiary. Co jest też bardzo ważne, szanowni państwo, jest taka choroba białego kitla. To znaczy, że pacjent jak widzi lekarza, czy jest w poradni, to mu zaraz ciśnienie skoczy. Żeby obiektywnie zbadać, czy mamy nadciśnienie tętnicze, no to pacjent powinien być w spokoju, powinien sobie odpocząć, nie powinien, nie wiem, przebiec kilometra i przybiec na pomiar ciśnienia, albo wpaść do poradni i zrobić sobie ten pomiar, tylko powinien co najmniej pół godziny się uspokoić, posiedzieć, pomyśleć sobie o jakichś błahostkach. Klasyfikacja ciśnienia tętniczego, zawarłem to tutaj, żebyście państwo przynajmniej rzucili okiem, że coś takiego jest, bo możecie sobie sami to też odnaleźć i porównać swoje wartości. Jeżeli chodzi o optymalne czy prawidłowe ciśnienie tętnicze, to to są wartości w granicach 120 do 130 mm słupa rtęci, jeżeli chodzi o skurczowe, i 80 do 84-85 mm słupa rtęci jako rozkurczowe. Natomiast zobaczcie, tutaj nadciśnienie pierwszego stopnia to jest, jeżeli mamy 140 na 90, tak? 140 na 90. Równe lub wyższe. No już później zaczynają się problemy. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie podwyższone ciśnienie skurczowe, bo może tak być, to jest to tak zwane izolowane nadciśnienie skurczowe. Takie coś też się rozpoznaje. Badania związane z chorobą nadciśnieniową, nadciśnieniem tętniczym, to są różne badania rekomendowane dla pacjentów. Macie badania podstawowe, badania dodatkowe i różne badania rozszerzające diagnostykę. Badania podstawowe to są badania, które określają takie podstawowe parametry zdrowia. Czyli jak by Państwa to interesowało, chcecie sobie zrobić jakieś badania podstawowe, to jest morfologia, glukoza lub test obciążenia glukozą, sód i potas, kreatynina i TSH jako takie Strassen, diagnozę, przeglądowe badania. Mogą być również badania dodatkowe i wykonywane są w miarę dostępności u różnych pacjentów, na przykład USG nerek. Bardzo ważne, albo badanie dna oka. No i są badania rozszerzone, to jest pogłębiona diagnostyka nadciśnienia tętniczego, badania wskaźnika kostka ramię, Doppler tętni szyjnych, czyli sprawdzamy przepływy w tętnicach, lub badanie holterowskie, czyli EKG 24-godzinne. Są różne stadia kliniczne. Zawsze w medycynie, dzisiaj jest tak bardzo medycznie, zobaczcie, zaraz sobie przejdziemy do preparatów ziołowych, będzie tak bardziej łagodnie. Ja chciałem dzisiaj bardzo, bardzo konkretnie przedstawić Państwu problem i rozwiązanie. Stadia kliniczne, czyli pierwsze stadium, to choroba niepowikłana, gdzie nie ma jakiegoś wielkiego modyfikacji
układu sercowo-naczyniowego, tak? Bardzo łagodny przebieg. Ale teraz my możemy sobie nie zwrócić na to uwagę, że mamy w ogóle pierwsze stadium nadciśnienia. Później mamy stadium drugie. Choroba bezobjawowa, w których mogą już współistnieć powikłania narządowe choroby nadciśnieniowej, jakaś na przykład przewlekła choroba nerek czy niepowikłana cukrzyca. Później mamy jeszcze dodatkowo trzecie stadium, czyli jawna choroba nadciśnieniowa z powikłaniami w postaci chorób układu sercowo-naczyniowego lub bardziej zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek lub cukrzycą z powikłaniami. Takie choroby, które mogą pomagać nam w rokowaniu czy określaniu zaawansowaniu choroby, to są problemy zdrowotne, które ocenia lekarz i patrzy na osobę z nadciśnieniem, no i określa, czy przebieg, ciężkość tej choroby, zaawansowanie tej choroby jest niewielkie, czy może duże. I może też określić na przykład, że rokowania są dobre lub może nas wystraszyć, że niestety nasze zdrowie jest zagrożone i musimy uważać, szanowni państwo, zmienić tryb życia, brać leki, tak? Zmienić sposób odżywiania lub inne rzeczy związane z chorobą. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Możemy mieć problemy ze wzrokiem, możemy mieć problemy z nerwem wzrokowym. Możemy mieć cukrzycę niepowikłaną bądź powikłaną, gdzie pojawiają się typowe mikro- czy makroangiopatie i możemy mieć choroby układu sercowo-naczyniowego lub choroby nerek. Zwróćcie uwagę, czyli możemy mieć na przykład udar niedokrwienny mózgu czy krwawienie, chorobę wieńcową z zawałem mięśnia sercowego, blaszki miażdżycowe, które możemy zobaczyć w badaniach obrazowych, jakieś formy niewydolności serca. Możemy mieć objawowe choroby tętnic obwodowych lub migotanie przedsionku. Czyli jeżeli lekarz widzi pacjenta z nadciśnieniem i ma tego typu dolegliwości dodatkowe, no to niestety w stadiach zaawansowanych rokowanie jest słabe. Musimy natychmiast przystąpić do procesu leczenia. Sam proces leczenia. Jeżeli chodzi o cele terapii, to podstawowym celem jest zmniejszenie śmiertelności i zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i nerkowych. Czyli jak pamiętacie pierwszy slajd, Willoway, droga do długowieczności. Musimy pamiętać o nadciśnieniu tętniczym, ponieważ mamy dowody na to, że nadciśnienie tętnicze nieleczone skraca nasze życie. Czyli jednym z elementów, jakie zawsze musimy brać pod uwagę w drodze do długowieczności, jest ta dbałość o ciśnienie. To jest oczywiście tylko pewien pomiar, proszę zrozumieć, ale on obrazuje to, co dzieje się w naszym organizmie. Tak? To jest bardzo ważne. Czyli leczenie ma prowadzić do bezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego. Zobaczcie, mamy cały wachlarz leków, leczenie farmakologiczne, różne grupy leków hipotensyjnych, czyli leków obniżających podwyższone ciśnienie krwi. Mogą być stosowane w terapii skojarzonej, czyli może być kilka leków. Niektóre mogą być stosowane w monoterapii. I takie najpopularniejsze to są leki moczopędne lub leki beta-adrenolityczne. Co to znaczy? To są takie leki, które blokują nam stymulację naczyń krwionośnych i serca przez wewnętrzne hormony,
Tak, czyli normalny, niektóre hormony, na przykład adrenalina, będzie podwyższała wam ciśnienie krwi. Ale jak zablokujemy adrenalinę, to ona nie będzie nam tak silnie podwyższała ciśnienie. I te beta-adrenolityki bardzo fajnie działają, bo one nie tylko, że pomagają rozszerzyć naczynia krwionośne, to jeszcze niektóre z nich mają takie właściwości, że są tak zwane kardioselektywne i działają wybiórczo tak na mięsień sercowy, na serce, chroniąc to serce. W ogóle beta-adrenolityki, ta grupa leków, wiecie Państwo, że ja wielkim przyjacielem leków nie jestem, ale muszę powiedzieć, że to jest dość wyjątkowa grupa leków i muszę Państwu powiedzieć, że ja nie stronię od rekomendowania tej grupy leków, dlatego że badania pokazują, że one chronią nas przed negatywnym wpływem stresu. I powiem Państwu, że nawet studenci medycyny przed egzaminami czasem stosują tą grupę leków, żeby się nie stresować aż tak bardzo i żeby to serce pracowało w miarę normalnie i żeby nie było skoków ciśnienia, bo czasem różne stresory są w naszym życiu i czasem nawet warto zastosować tego typu lekarstwa. Oczywiście, Szanowni Państwo, my będziemy za chwileczkę rozmawiali o zastosowaniu mieszanek ziołowych. Jednocześnie proszę pamiętać, czy są takie sytuacje, żebyście Państwo zawsze do rozpoznania choroby i do określenia rozpoznań tak zwanych różnicowych i do oceny zaawansowania choroby zawsze konsultowali to z lekarzem. Zawsze skonsultujcie z lekarzem. Macie wtedy jakiś obraz swojej choroby, bo możecie trafić na tak zwane nadciśnienie wtórne, które naprawdę w niektórych wypadkach można bardzo ładnie leczyć, bo jak znamy przyczynę, to da się to odwrócić. Natomiast w tych idiopatycznych postaciach nadciśnienia muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem zachwycony efektami elementów tej naszej medycyny fundamentalnej. Zachwycony, naprawdę. Fantastyczne efekty. I tutaj mówimy o leczeniu niefarmakologicznym, czyli zmiana stylu życia. Czyli na przykład stosowanie suplementacji wspomagającej normalizację pracy układu krążenia, pracy nerek, obniżanie naszej reaktywności na stres. I w tym celu stosujemy ekstrakty ziołowe, witaminy i minerały. No i jakie działania możemy podjąć, Szanowni Państwo, żeby sobie pomóc, żebyśmy nie mieli takich problemów z nadciśnieniem? Pierwsza rzecz, warto zapamiętać. Otóż zdarzają się sytuacje, a nawet nierzadko, że problemy z ciśnieniem pojawiają się u osób otyłych. Dlatego normalizacja masy ciała, a nawet specyficzna dieta, co udowodniono, potrafi pomóc pacjentowi w normalizacji ciśnienia podwyższonego. Dodatkowo proszę pamiętać, że jest fantastyczne lekarstwo na nasze schorowane nadciśnienie, nasze zdrowie, żeby pomóc sobie, to jest oczywiście dieta. I teraz, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o spożywanie odpowiednich pokarmów, to tutaj jest zmniejszenie tłuszczów. Tutaj mamy na myśli tłuszcze, szczególnie tłuszcze trans. Czyli nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Stanach Zjednoczonych margarynę uznano za truciznę. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że jak kupicie sobie ciasteczko w sklepie, jakieś herbatniczki, oczywiście nie wszystkie są, niektóre są pyszne i zdrowsze, ale niektóre niestety nadal zawierają tłuszcze trans, czyli smaży się je z użyciem margaryny. Niestety nie jest to dobry wybór. Natomiast tłuszcz rybi omega-3 to jest fantastyczne narzędzie do walki z nadciśnieniem i do walki o zdrowe serce i naczynia krwionośne, tak? Czyli macie omega-3, tak, ale dyskusja toczy się, czy podawać omega-6 i 9 i uważam, że nie powinno się,
I wcale te oleje roślinne, ja nie chcę teraz w to wchodzić, może zapraszam Państwa do dyskusji na naszych spotkaniach i konsultacjach. Omega 6 i 9 wcale nie są takie zdrowe, bo są prozapalne. Tak? Oczywiście, Szanowni Państwo, polecam również warzywa. Czyli gdybyśmy sobie mieli wybrać takie dania idealne do naszego zdrowia, to proszę pamiętać, Szanowni Państwo, o tym, przyznam, moim zdaniem najzdrowszą dietą tego typu jest połączenie warzyw i ryb. Oczywiście możecie sobie inne rzeczy również w tej diecie jako dodatek stosować. No, nie wszyscy kochają ryby, dlatego też proszę pamiętać, że mamy omega-3 zarówno w postaci drażetek czy kapsułek olejowych, jak również w omega oleum forte IQ, czyli w formie płynnej. Mówi się również o tym, i szanowni państwo potwierdzają to niestety badania, niestety dlatego, że dobre wino jest wspaniałym, w niektórych wypadkach, jak człowiek jest zdenerwowany, zmęczony jakimś tam relaksantem, ale proszę pamiętać, że alkohol sam sobie potrafi nam niestety zaszkodzić, szczególnie kiedy go nadużywamy. Czyli wypijanie nawet niewielkiej ilości alkoholu codziennie, szanowni państwo, jest niedopuszczalne. Można alkohol pić okazyjnie, czerwone wino jest wspaniałe, niektóre trunki, czy tam nalewki i tak dalej mogą być spożywane, wszystko jest dla ludzi. Natomiast spożywanie alkoholu codziennie i nadużywanie alkoholu to jest samobójstwo. I to nie jest wiloe, to nie jest droga do długowieczności. No i oczywiście sól, nadmiar soli. Chciałem Państwu podkreślić słowo nadmiar soli. Sól NaCl jest nam potrzebna. Sód jest nam potrzebny w tej soli, tlorek sodu, tak? Dlatego, Szanowni Państwo, w normach żywieniowych mówi się, że w normalnych warunkach 5 gramów tlorku solu, sodu, czyli to jest taka płaska łyżeczka do herbaty, to jest dawka soli, która jest akceptowalna. Natomiast są osoby, i to proszę zwrócić uwagę, że to są przez cały dzień różne posiłki. Są osoby, które po prostu sól nadużywają, tak samo jak alkohol. I to się źle kończy. Jednym z najgorszych alkoholi popijanych codziennie jest piwo. Nie dość, że te puste kalorie w otoczeniu węglowodanów tam zawartych po prostu powodują cukrzycę, to jeszcze ten alkohol tam wypijany codziennie. Bardzo wiele osób twierdzi, że piwko to jest w ogóle super i wypijać trzeba codziennie. Kończy się to marskością wątroby i cukrzycą. I powiem Państwu, że niewielkie ilości sporadycznie jakiegoś alkoholu czy piwa, tak jak wszystko jest dla ludzi, w odpowiednich rozsądnych dawkach i okolicznościach, są dopuszczalne. Tak, wypijanie alkoholu codziennie, szczególnie piwa, niestety to jest samobójstwo. Samobójstwo. To samo dotyczy palenia tytoniu. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że nikt z naszej grupy Wiluej nie pali. Jeżeli byście spotkali taką osobę, zróbcie wszystko. Rozmawiajcie z tą osobą, bo ja rozumiem, że to może być, nie wiem, jakaś pomoc w silnym stresie i tak dalej. Ale ilość trucizn, substancji rakotwórczych, które człowiek dostarcza do organizmu, wypalając papierosy, jest tak gigantyczna, że po prostu będzie cierpiał z tego powodu. I będą cierpieli najbliżsi tej osoby, kiedy ta osoba będzie chora i przedwcześnie będzie umierać. Bardzo pozytywne na układ sercowo-naczyniowy ma działanie zwiększenie systematycznej aktywności fizycznej. No i oczywiście, Szanowni Państwo, możemy również użyć mieszanek. Zwróćcie uwagę, że jest tu kilka mieszanek o różnych punktach uchwytu, czyli mamy LDL, HDL, mamy kardio, mamy sugar i resweratrol liposomalny. W nadciśnieniu tętniczym powinniśmy brać pod uwagę kilka elementów. Jak Państwo wiecie,
o czym wspomnieliśmy wcześniej, nadciśnienie pierwotne jest nazywane idiopatycznym i tak naprawdę nie wiemy, co jest powodem tego nadciśnienia. I warto wtedy stosować kilka mieszanek działających na różne miejsca w naszym organizmie. Pierwsza z nich to LDL-HDL, czyli rośliny, których zadaniem jest, czy silne, stężone ekstrakty, a nie rośliny. Bo jak Państwo wiecie, mamy stężone ekstrakty suche, dziesięciokrotnie i więcej zagęszczone. Czyli mamy drzewo oliwne, balsamowiec, amle, bakopę, tak? Awokado i beta-sitosterol. Zadaniem zatem tych ekstraktów roślinnych jest poprawa metabolizmu lipidów. Czyli jak Państwo weźmiecie sobie jakieś takie badanie, to lekarz może zlecić badanie diagnostyczne lipidogramu i tam są określane cholesterol, trójglicerydy i tak dalej. Tak, różne odmiany tego cholesterolu. To wszystko dzieje się głównie w wątrobie, ale również kiedy mamy jakieś problemy, na przykład nieprawidłowo się odżywiamy i z powodu nadmiaru cukrów zaczynają nam pękać naczynia krwionośne, to wątroba zaczyna wypuszczać duże ilości cholesterolu, żeby nam pozatykał te pękające naczynia krwionośne. Ale to nie cholesterol jest winny, tylko my jesteśmy winni, że się źle prowadzimy. Tak, że obżeramy się tymi słodyczami i dochodzi do stwardnienia tętnic, które później pod naporem ciśnienia skaczącego nie wytrzymują i pękają. I takie naczynia krwionośne są jak poranione, jak poparzone wyglądają. Więc pierwszy preparat LDL-HDL, gospodarka lipidowa. Kolejny Cardio Plus. Zadaniem tej mieszanki, muszę Państwu powiedzieć, polecam serdecznie każdej osobie, która przekroczyła pewien wiek, 40-50 lat, żeby sobie od czasu do czasu to serduszko wzmocnić. Wiecie, to jest taka pompka, która potrzebuje czasem wzmocnienia. Nie jest bardzo skomplikowana, w cudzysłowie tak naprawdę. Serce jest niezwykłym, wspaniałym narządem, bardzo skomplikowanym. Szczególnie to, jak reaguje i jak jest sterowane. Poza tym, że jest po prostu mięśniem, który właśnie pompuje nam krew, to mieszanka cardio służy do tego, żeby pomagać osobom, zarówno tym, które chciałyby profilaktycznie zastosować zioła, jak i tym, które są po ciężkich przejściach, czyli po zawale, po udarze, bądź po infekcjach wirusowych. Szanowni Państwo, mi się przytrafiło miesiąc temu, że dopadła mnie infekcja i muszę Państwu powiedzieć, na szczęście wszystko się dobrze skończyło, ale ja przez kilka dni miałem herc-klekoty związane ze stanem zapalnym w infekcji wirusowej. Tak? Ta infekcja dotyczyła również części mięśnia serca i to mogło powodować zaburzenia rytmu serca. I mogą się pojawić takie sytuacje. Proszę Was bardzo, zwracajcie uwagę na serce, kiedy jest infekcja wirusowa. Zawsze. Dlatego, że bardzo wiele osób umiera z powodu powikłań po infekcjach wirusowych. Szczególnie grypy, czy na przykład niewydolności krążenia po COVID-zie, po koronawirusie. A rośliny mają kilka punktów uchwytu. Ich zadaniem jest nie tylko wzmacnianie pracy mięśnia sercowego, tak jak tu widzicie, czyli na przykład ekstrakt z głogu, to również uelastycznienie tętnic i wygładzenie tego wnętrza serca i naczyń krwionośnych, tej wyściółki wewnętrznej, która chroni ten prawidłowy przepływ krwi przez naczynia krwionośne, bo tam jest taka gładziusieńka błonka, która wyścięła naczynia krwionośne i serce. Tak? Ten śródbłonek taki. I o niego trzeba dbać, żeby on nie pękał, żeby nie powstały blaszki miażdżycowe. I po to jest na przykład resweratrol, tak? Ekstrakt z winorośli właściwej, czy ekstrakt z pomarańczy chińskiej. Natomiast z takich ciekawostek muszę Państwu powiedzieć, że ekstrakt z głogu, tutaj macie też
zagęszczony dziesięciokrotnie ekstrakt z głogu. Jest, jakbyśmy szukali leku nasercowego. To głóg jest takim wzorcem zioła, które wspomaga pracę mięśnia sercowego. Dlaczego? Co on robi? Ponieważ to jest mięsień, więc czasem trzeba mu dać taki impuls, wzmocnić ten mięsień, żeby on miał więcej siły. I to robi głóg. Dodatkowo on powoduje, że rozkurcz, czyli ten odpoczynek tego serca jest dłuższy. Czyli jak Państwo byście sobie przypomnieli trochę z fizyki, a może trochę z WF-u, a może ktoś ćwiczył kiedyś intensywnie, czy teraz ćwiczy, to jak Państwo rozciągacie mięsień, a później kurczycie, to jak go mocno rozciągniecie, to on się silniej skurczy. I to robi głóg. Ten okres relaksacji mięśnia sercowego jest wydłużony. Siła skurczu natomiast jest większa. Czyli to serce lepiej jest natlenowane, lepiej się czuje, pełniej oddycha, można by było powiedzieć, i silniej przepompowuje krew. Kolejna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie, szanowni państwo, utrzymania homeostazy, równowagi osoby z nadciśnieniem, która może mieć problemy z cukrzycą, to jest sugar. Czyli to jest mieszanka, której zadaniem jest wspomaganie regulacji poziomu glukozy we krwi. Przypominam Państwu i zawsze o tym pamiętajcie, człowiek nie musi jeść cukru, słodyczy, węglowodanów, żeby przeżyć. Człowiek potrafi produkować cukier w wątrobie sam. Czyli to nieprawda, że musicie się objadać chlebkiem, słodyczami, makaronem i innymi rzeczami. Gdybyście tego nie jedli, i tak po miesiącu czasu, czy kiedy tam sobie moglibyście zmierzyć poziom cukru, i okazałoby się, że nadal ten cukier jest w waszym organizmie. Jak to jest? My po prostu w procesie glukoneogenezy produkujemy tą glukozę w wątrobie. I zadaniem Sugar Plus jest wspomaganie metabolizmu glukozy, ale nie tylko, również wspomaganie gospodarki lipidowej i utrzymanie homeostazy wspierającej prawidłowy metabolizm organizmu. Tak? Zobaczcie, wspaniałe rośliny. Każda z nich to nie tylko adaptogen, to nie tylko rośliny, które będą wspomagały poziom cukru, ale również będą na przykład normalizowały reakcję organizmu w kontakcie z wolnymi rodnikami tlenowymi, które, jak wiecie, są bardzo szkodliwe, potrafią wprowadzić do organizmu procesy onkologiczne, czyli zagrożenia nowotworami. Więc tutaj mamy bardzo szerokie zastosowanie. To jest taka mieszanka, która będzie wspomagała w równowadze nie tylko poziomu cukru, ale również całej homeostazy organizmu. No i resweratrol. Jak Państwo wiecie, resweratrol w postaci liposomalnej, jest specjalnie zrobiony w postaci liposomalnej, żeby mógł dostać się do każdej komórki, która tego resweratrolu potrzebuje. On zadaniem resweratrolu jako antyoksydantu, który jest uznany w kardiologii, jest zapobieganie procesom miażdżycowym i wzmacnianie naczyń krwionośnych. Resweratrol zasłynął w świecie kardiologii tak zwanym paradoksem francuskim. Odkryto go w czerwonym winie, który w nadmiarze, nazwijmy to w ten sposób, wypijali Francuzi, a jednocześnie zjadali sobie jakieś tam tłuste jedzonko, które podobno miało nam szkodzić. No i okazało się, że jak się wypija czerwone winko do takiego posiłku, gdzie odkryto później między innymi, podkreślam, resweratrol, okazało się, że u tych osób rzadziej występują zawały serca. Rzadziej występują zawały serca. To jest paradoks.
francuski i między innymi resweratrol odpowiada za ten fenomen, w którym pomimo błędów dietetycznych, niewłaściwego odżywiania i wypijania w tym wszystkim czerwonego wina dochodziło do ochrony naczyń krwionośnych przed negatywnym wpływem. I tutaj również bierzemy pod uwagę negatywny wpływ środowiska, dlatego resweratrol jest niezbędny u osób z nadciśnieniem. I zobaczcie, rdestowiec ostrokończysty, czy rdestowiec japoński, wspaniałe źródło resweratrolu, zresztą jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym. Roślinka, która rośnie prawie wszędzie, z jakiegoś powodu podobała sobie cmentarze, ale jest rośliną o niezwykłych, wspaniałych właściwościach i korzeń rdestowca jest świetnym źródłem resweratrolu. Świetnym źródłem resweratrolu. Szanowni Państwo, nadciśnienie tętnicze musi być przez Was brane pod uwagę jako element, z którym musimy walczyć, ponieważ nadciśnienie tętnicze skraca życie. Jest antytezą Willoway. Willoway ma służyć do tego, żebyśmy żyli długo w zdrowiu, a nadciśnienie tętnicze po prostu nas niszczy i zabija. Dlatego musimy walczyć z tym nadciśnieniem i proszę pamiętać, że jest to jeden z fundamentów zdrowia. Medycyna fundamentalna się zatem tu kłania, czyli aktywność fizyczna, fitoterapia, zdrowa dieta, relaks i prawidłowy sen. I te 5 punktów zawsze sobie pamiętajcie, żeby stosować w swoim życiu, żebyście mogli żyć długo i zdrowo. Ja zapraszam serdecznie Państwa do kontaktu z Willoway. Proszę pisać na mail pytania@willoway.com w sprawach zdrowia czy doboru suplementacji. Staramy się najszybciej, jak to możliwe, odpowiadać. Jeżeli tam trafi jakieś pytanie z innej dziedziny, ono zostanie przekazane osobie, która się tym tematem zajmuje. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Dzisiaj tematem naszego spotkania było nadciśnienie tętnicze i to, jak z nim walczyć. Dziękuję pięknie i życzę miłego wieczoru.